Dzień dobry, tu Tomek Nowaczek, polecam stand-up tekę. Najlepszy stand-up w Polsce robi... Dużo jest fajnych stand-uperów. Mi się podoba, że coraz więcej jest ciekawych... Na open mic'ach nawet widzę dużo ciekawych ludzi. Ostatnio najbardziej, nie będę tu pewnie oryginalny, a najbardziej mi się spodobał Sierpień Antka Syrka Dąbrowskiego. Niestety widziałem tylko nagranie, nie widziałem nigdy na żywo, ale no... Rzeczywiście program jako taki szczery, autentyczny i spójny bardzo mnie zachwycił i polecam i podpisuję się pod nim. Tak, z czystym sumieniem mogę polecić. Najlepszy stand-up na świecie robi? Też trudno mi. Moim ulubieńcem przez długi czas był Bill Burr. Zresztą ja też nie jestem jakimś autorytetem, bo muszę powiedzieć, że douczam się cały czas ze stand-upu i chciałbym widzieć tego więcej. Niestety nie zawsze czas pozwala. Ostatnio kilka fajnych specjali widziałem, które mnie zachwyciły. Na przykład przedwczoraj skończyłem Marka Marona To Real oglądać. Też bardzo mi się podobał. Z kobiecego stand-upu, którego wiem, że jesteś fanem, bardzo mi się podobał Baby Cobra, także... Sporo fajnych rzeczy wychodzi. Żałuję, że nie mam czasu wszystkiego obejrzeć, ale no będę się starał nadrabiać i jest dużo, dużo dobrego stand-upu i naprawdę jest co oglądać. Mniej znany komik wart polecenia. Na przykład dawno go nie widziałem, ale z polskich komików bardzo mi się swego czasu Tomek Gieffert spodobał, który miał bardzo fajne przemyślenia i jednocześnie ma taką postać no, niepozornego w sumie chłopaka, takiego studenciaka, z natury taki jest. A dużo, dużo miał takich bardzo fajnych tekstów, które jakoś tam zapamiętałem. Jak gdzieś tam go ze 2-3 lata temu widziałem we Wrocławiu, to na przykład bardzo go polecam, a nie gra jakoś tak szeroko. Konrada Kaliszkę też bardzo lubię, tak w Krakowie jakoś tak się zebrali fajni komicy, który też nie ma jakoś tam pewnie wielu fanów wśród zwykłych zjadaczy stand-upu. Natomiast dużo, dużo jego tekstów bardzo mi się podoba. Czy teraz z takich alternatywnych komików to Piotr Popek też jest bardzo fajny. No jestem niezmiennie fanem dwójki z Warszawy, też takich abstrakcyjnych komików, bo w sumie już teraz w takie rejony zabrnąłem, więc nie będę innych komików podawał. Czyli Fiedorczuka i Kopca, to ich uwielbiam i też mogę oglądać non-stop. Powszechnie uwielbiany komik, którego nie lubisz, nie kumasz. Ja nie jestem jakimś szczególnym fanem Amy Schumer, jakoś nigdy mnie tak mocno nie rozbawiła. A z drugiej strony jest wielu popularnych komików, których ja też uwielbiam. Na przykład czy Louisa CK'a, czy tutaj mogę oglądać i każdy special w zasadzie, który widziałem, był dobry. Ale są tacy, którzy... Być może to jest moja wina jako odbiorcy, że niekoniecznie to ten komik musi mieć coś nie tak, tylko ja jestem zjebanym. Może nie. Stand-up w Polsce za 3, 5, 10 lat. Ja przede wszystkim bym chciał, żeby widz... Fajnie, że są wielkie eventy, takie jak Wielka Trasa Stand-up Polska czy Gale Stand-upu, które popularyzują stand-up jako taki. Natomiast chciałbym, żeby widzowie chętniej oglądali całe materiały komików. Bo to nie zawsze ma przełożenie, że czasami idą na jakieś duże wydarzenie, widzą tam komika, ale nie jest powiedziane, że ten sam widz potem przyjdzie, żeby tego komika, który mu się nawet spodobał na tym występie, żeby zobaczyć jego 60 minut całego materiału. A bym chciał, żeby przede wszystkim to interesowało widza, że właśnie, żeby widz stand-upowy zdawał sobie sprawę, że są różni stand-uperzy w Polsce, uprawiający różne rodzaje komedii, jedna bardziej mainstreamowa, a druga bardziej alternatywna. I żeby sobie wybierał i miał swoich ulubionych komików i żeby niekoniecznie zawsze słyszeć tylko, że polski stand-up to tylko Lotek czy Patrzeć z całym szacunkiem do nich, bo lubię ich oglądać, ale żeby widz zdawał sobie sprawę, że są też inni komicy i też chciał te inne materiały w całości oglądać. Nawet jeśli komik ma jakieś mniej znane nazwisko, ale żeby widz się zainteresował i był bardziej chłonny i żądny tego, żeby wiedzieć, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje w stand-upie. Najlepsza publiczność to taka, która jest otwarta, bo nawet nie można powiedzieć, tak z moich doświadczeń, nie gram może dużo, ale nie można powiedzieć, że na przykład w dużych miastach są ludzie bardziej otwarci, bo czasami zagra się gdzieś w jakiejś naprawdę pipidówie i ludzie wchwytają wszystko i nawet właśnie najbardziej hardkorowe czy obrazoburcze teksty, to tam właśnie fajnie przechodzą jako takie łamanie tabu. Ale żeby publiczność była otwarta, ja nie lubię w stand-upie publiczności z rodzaju takich, zresztą my jako komicy też czasami narzucamy sobie takie ograniczenia, że łatwo przypinamy łatkę, czy szufladkujemy kogoś, że o, ten jest szowinistą,
Ten jest seksistą, a za to w drugą stronę ten jest antykatolicki, ten jest taki sraki owaki. Żeby publiczność była otwarta, żeby wiedziała, że na przykład jeśli, nie wiem, komik mówi żart, jakiś one-liner o seksie z dzieckiem, to ten komik nie dyma dzieci. On po prostu szuka pewnych chorych rzeczy, przekraczania pewnych granic, na które można żartować, ale żeby publiczność nie mówiła, co za zjeb, jak można na taki temat żartować, bo żartować można na każdy temat. I chyba to publiczność na stand-upie musi wiedzieć. W polskim stand-upie brakuje mi... Znaczy, moim zdaniem polski stand-up jest na dobrej drodze. Jak patrzę, obserwuję tak powiedzmy od 4 lat, od kiedy sam zacząłem robić to, obserwuję ściślej, będąc w środku, to się bardzo szybko rozwija. I moim zdaniem ogólnie idzie w dobrą stronę. Jest coraz więcej fajnych komików, właśnie bardzo zróżnicowanych. W ostatnich latach bardzo, bardzo dużo fajnych komików się pojawiło, więc nie powiem, że czegoś mi brakuje, bo moim zdaniem to jest naturalny taki rozwój i tak wygląda. A chyba brakuje mi tego, co mówiłem, że żeby widz bardziej się interesował tym, jaki dany komik ma cały materiał i chciał zobaczyć godzinę komika, nawet tego, który nie ma jakiegoś słynnego nazwiska, ale żeby stwierdził, a interesuje się nas stand-upem, byłem na ciekawym wydarzeniu, a tu gra jakiś inny komik, to pójdę zobaczyć. Niech on nawet będzie chujowy, ale idź widzu i zobacz po prostu. W polskim stand-upie jest za dużo. Mi się wydaje, że pewnie... To sam się bije w pierś, że za dużo jest seksu chyba. I czasami prostych żartów dotyczących seksu, albo często żarty zmierzają w stronę seksu, gdzie być może, nie wiem, czy to jest ogólnoświatowa tendencja, ale u nas jako w takim raczkującym stand-upie to jest tego na pewno dużo. I może czasami zbyt często idziemy może na łatwiznę, że stosujemy jakieś populistyczne zagrywki, że wiemy, że to będzie skuteczne, ale no, sumienie nam mówi, że może niekoniecznie powinniśmy taki żart mówić, a poszukać czegoś ambitniejszego, więc chciałbym, żeby komicy byli jak najambitniejsi i szukali tylko nieoczywistych rozwiązań i sam chciałbym tak robić i nie dać się łapać na lep do niego poklasku. Co pamiętasz ze swojego pierwszego występu? Pamiętam wszystko, bo to był najgorszy występ w historii wszechświata. Ja po prostu byłem tak żenujący, że w ogóle nie do końca wiedziałem, co to jest stand-up. Oglądałem tylko kilku naszych stand-uperów, którzy już całkiem fajnie sobie radzili i stwierdziłem, że będę hardkorowy, będę wulgarny, będę przekraczał granice. I w tym wszystkim byłem żenujący i niezabawny. Jeszcze wystąpiłem na imprezie kabaretowej z materiałem, więc tym bardziej ta publiczność była niegotowa. Nawet może lepiej, bo może gdybym wystąpił dla publiczności, która by chciała jakiegoś mięcha, to może byś ktoś się bawił, bym stwierdził, że to jednak jest fajne. A tak po prostu zarzuciłem tę drogę. Przez pół roku stwierdziłem, że nie, w ogóle nie będę się w stand-upie próbował, bo jestem chujowy, nie nadaje się do tego. I dopiero po pół roku napisałem materiał od nowa i zrobiłem swoje jakieś pierwsze kroki, gdzie ten pierwszy materiał pewnie też był słaby, ale i tak już było niebo lepszy niż to, co zagrałem na pierwszym występie, więc ten pierwszy występ i moją traumę po nim, potem się schlałem oczywiście po tym występie z żalu i moją traumę pamiętam do końca życia. Chociaż taki miły obrazek rano, jak leżałem skacowany po właśnie ciężkim chlaniu, załamany tym beznadziejnym występem i mój synek, który wtedy miał, nie wiem, ze 3 lata, przyszedł do mnie i tak, kocham cię tato, i tak się przytulił, mówię, nawet do chujowego komika, który nie umie zrobić porządnego materiału, jest beznadziejny. Jaka to jest bezgraniczna miłość dziecka, że nawet taki chujowy komik ma szacun i jest kochany, nie? Mówię, dobra, no, najwyżej kiedyś jeszcze coś napiszemy. No i na szczęście się nie poddałem i się udało jeszcze coś napisać. Stand-up to dla mnie? To jest po prostu jedna z dziedzin komedii. Ja wiadomo, że pochodzę z kabaretu, więc przez niektórych jestem uznawany za kasztana pewnie. Natomiast a czasami nie rozumiem aż takiego zacietrzewienia na punkcie, co jest stand-upem, co nie jest stand-upem, bo dla mnie no, są różne dziedziny komedii. Są też komicy, którzy się poruszają po różnych płaszczyznach i robią komedię bardziej interaktywną i czasami no, nie jest to typowy stand-up. Chociażby Tim Minchin, który zajebiście śpiewa, a moim zdaniem no, to jest to świetne. I mnie to w sumie nie interesuje, czy tak samo Ricky Gervais. No, nie wiem, czy on robi czysty stand-up, czy nieczysty stand-up, ale w sumie mam to w dupie. A stand-up jest dla mnie taką najbardziej osobistą dziedziną komedii, gdzie rzeczywiście komik nie musi się wcielać w postać. Jest chyba najbardziej obnażająca się, że komik nie musi się wcielać w postać, tylko mówi o tym, jak on widzi świat, o swoich przemyśleniach. I to jest chyba najtrudniejsza forma zdecydowanie komedii, bo jeśli coś nie pójdzie, to nie, że postać, którą odgrywam jest chujowa albo zagrałem chujowy sketch, tylko ja byłem chujowy dzisiaj. I to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, aczkolwiek znowu jak dobrze pójdzie, to najbardziej podbudowuje ego, no bo to ja dałem radę, prawda?
Także to jest chyba dla mnie ta jakby osobistość stand-upu i szczerość i prawda w stand-upie jest chyba najważniejsza.